Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy odcinek z składania podłogi, jak już wcześniej może się domyśliliście. Także postarałem się troszeczkę tutaj tą podłogę zmodernizować delikatnie, wygłuszyć i myślę, że w miarę to jakoś będzie się sprawdzało. Od razu pokażę Wam, jak można zrobić w prosty sposób, ręczny. Tutaj mam już linkę do hamulca ręcznego, żeby tutaj tej dźwigni po prostu nie było. Blachy mam dorobione, jest podzielona z tej strony na trzy części, z tamtej strony na cztery, żeby łatwiej było po prostu dostać się do akumulatora w razie czego. Światła zostaną też tutaj troszeczkę przerobione. Także wszystko Wam pokażę w dzisiejszym filmiku. Co do jakichś pytań, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Także to będzie dzisiejszy taki odcinek z montażu podłogi. A teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jak to wygląda, są takie blachy. No, delikatnie jakoś tam gdzieniegdzie nie powychodziło tak jakbym chciał, no ale trudno. I każda blacha jest obita taką folią matą wygłuszającą, 2 mm. Z tej strony jest taka powłoka aluminiowa i od spodu taka guma przyklejona. Przykręcimy to na śrubki 13, jak to w 60, i położymy jeszcze na tą górną blachę taką gumę. Będziemy sobie musieli wyciąć odpowiednie fragmenty. I tak, no tutaj, tutaj mam kolejną blachę, tutaj, no wszystkie części, także wszystko Wam pokażę, jak będziemy składać. A teraz może zajmiemy się wycinaniem gumy i będziemy pomału składać to do w całość. Także nie ma co przedłużać, bierzemy się za robotę. Wstępnie ustawiłem sobie blachę, jak ona ma wyglądać. Teraz będzie trzeba sobie dociąć z delikatnym marginesem gumy, w razie czego ją się przytnie już na ciągniku. Także działamy. Tutaj już sobie zostawię ten margines. Delikatnie można tutaj odciąć ten fragment, a resztę będziemy po prostu rzeźbić na ciągniku. Tutaj otwór na sprzęgło, tutaj na poduszkę, otwory do montażu śrubek i lecimy. Tak, powiedzmy troszeczkę więcej sobie można rozostawić, to tam przesunę może, żeby lepiej było ciąć. Może jakoś precyzyjnie to nie będzie, ale po prostu ma to spełniać moje oczekiwania. A po rogach to tam jakoś, powiedzmy, że niech będzie jak będzie. O, taki zostawimy sobie margines. Margines błędu, w razie czego się podetnie nożyczkami czy tam czymś, jak już zamontujemy podłogę i będzie cacy, rodacy. A teraz sobie może tu jakoś ogarniemy to wnętrze. Także dobra, to na razie nie będzie potrzebne. Nożyk
Jest tak. Trzynastka musi być, śrubki. Wszystko na fotel. Wstępnie ogarnąłem trochę tutaj, wyczyściłem mniej więcej. Dobra, teraz będziemy zakładać podłogę. Zobaczymy, czy to się fajnie spasuje. Także idę po pierwsze blachę i składamy. SK Kielce. Która pierwsza była? Ta była pierwsza. Kurde, nawet pasuje, dobra. Założymy teraz tą drugą. Ona ma iść tak. Musiałem je podzielić na dwie części. Sprzęgło trzeba wsadzić. Tu kabel jest. Kabel mi przeszkadza. O. Kurde, luks, ale piękna podłoga będzie. Dobra. Kręcimy śrubki i tu będziemy mieć zrobione, także idę po śrubeczki. Śrubeczki sobie założymy. Ty, 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 ty. Trochę ze skosa, trochę mi wierconko nie wyszło, ale co, nie chcesz wchodzić. Ciekawe, jak to będzie się sprawdzało w trakcie prac. Czy się będzie żegotać to, czy nie, ale nie, jak będzie dobrze skręcone, to musi chodzić. Po wstępnych docięciach tak to właśnie już wygląda, guma założona. Trochę gdzieś tutaj, wiadomo, odstaje, ale lepiej chyba nie będzie. Nie będę jej jakoś przykręcał czy coś. Myślę, że się z czasem ułoży, że tak powiem. Także nic, trzeba działać, drugą stronę założymy i na samym końcu będziemy tutaj zakładać osłony tutaj na zwolnicę. Uciekać, tasiury. Dobra, jak to szło? Co trzeba wsadzić? Wszystko tutaj jak być powinno miało być? Chyba tak. Blokadę. Teraz blokada śmiga, to ciężko założyć. Kabel trzeba wyciągnąć. To dosunąć. Teraz tą część. To jeszcze będzie trzeba podłączyć gaz. Dobra. Cyk. Dobra, jest. I ostatni element. Tak to się prezentuje. Wkładała wszystko, tutaj śmiga. Jedynie tyle, to musiałem troszeczkę tutaj podnieść mocowanie gazu. A tak to co? Teraz trzeba pozakręcać i znowu podocinamy gumę i będzie cacy. Biorę się za robotę. Samo się nie zrobi.
No nie tak? Tak. I to będzie pasować. Tutaj przeciąłem trochę. Zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu, że tak powiemy. Tutaj na blokadę. Powiedzmy. O. Tu by trzeba wsadzić tak. Jeszcze trochę. Będzie trzeba cyknąć coś takiego. Nie wiem, jak to kamera będzie widzieć. Mam nadzieję, że jakoś da radę. Chyba lepiej nie będzie. Jak myślicie, będzie co z tego? Raz chodzi, dobra. No to zakładamy. Jest trochę ciężko tak przykręcić linkę, no ale jakoś linka jest zakręcona. A, tutaj zawinęło się. Jest. Dokręcamy teraz dźwignię hamulca. Zostanie jeszcze tam. Elektrykę trzeba będzie podłączyć. I w ogóle. Chodź. Dotniemy jeszcze tę gumę tam. Trzeba zrobić śnita. Idę po nożyk i będzie z tej strony zrobione. I tak to wygląda. Tutaj mamy już instalację. Jak powiedziałem wcześniej, będzie klapka taka rewizyjna. I tutaj instalację, zaraz kostkę taką jakąś plastikową przykręcę do tego. I będzie tutaj kosteczka elegancka z kablami. I tak to się właśnie prezentuje. Jak podłączę, to już dam wam, nagram efekt końcowy. A więc już mamy efekt końcowy prac. Wszystko już jest, powiedzmy, na tip-top, że tak powiem. Guma jeszcze musi się trochę sama już ułożyć. Co tu mogę powiedzieć? No tak to wygląda, tak się to prezentuje. Myślę, że będzie ok. Przejdziemy jeszcze z drugiej strony. I to by było na tyle. Na tyle w pracach przy podłodze. Trochę mi zeszło, bo musiałem te blachy podocinać. Najgorzej było właśnie z tym, z tymi blachami. No ale tak to się prezentuje. Tutaj jest wziernik. W razie czego, jakby się coś działo ze światłami, to sobie po prostu otwieram i zaglądam do kabli. I tak to wygląda. No. Myślę, że troszeczkę będzie lepiej. Dzięki za uwagę i trzymajcie się.